Uważana za najbardziej humanitarną ze wszystkich kar śmierci, śmierć przez zastrzyk jest obecnie najpopularniejszą metodą wykonywania kary śmierci w USA. Po raz pierwszy została zastosowana w Teksasie w 1982 roku. By wykonać wyrok, więźnia ustawia się na specjalnym stole. Następnie wstrzykuje mu się zabójczą dawkę trucizny. Do uśmiercenia skazańca służy zazwyczaj koktajl składający się z usypiającego tiopentalu, zwiotczającego mięśnie pawulonu i zatrzymującego pracę serca chlorku potasu. Trucizna powoli wyłącza funkcjonowanie kolejnych narządów człowieka, aż w końcu skazany umiera. Oprócz USA udokumentowano użycie zastrzyku w celach egzekucji w Chinach, Tajlandii i Gwatemali. Kara śmierci przez powieszenie polega na założeniu skazanemu na szyję pętli zaciskającej się pod ciężarem ciała. Drugi koniec pętli przywiązywany jest do poziomej belki lub gałęzi. W momencie egzekucji kat usuwa spod nóg skazańca podparcie, co powoduje, iż ten zawisa na sznurze. Współcześnie, w czasie egzekucji przez powieszenie, skazany niemal nigdy nie umiera wskutek uduszenia, a zgon następuje w wyniku przerwania rdzenia kręgowego na odcinku szyi. Do 1890 roku powieszenie było główną metodą wykonywania kary śmierci w USA, która jest wciąż oferowana jako alternatywa dla wspomnianego wcześniej zastrzyku z trucizny. Powieszenie jest wciąż stosowane w Japonii, Indiach i niektórych państwach muzułmańskich. Śmierć przez rozstrzelanie jest jedną z najczęściej przedstawionych motywów kary śmierci w sztuce. Na wojnie rozstrzelanie było najczęstszą formą zabierania życia szpiegów, zdrajców, buntowników czy także dezerterów. W dzisiejszych czasach w taki sposób można zginąć w ponad 30 krajach. Rozstrzelanie stosuje się powszechnie w Chinach. W Europie stosuje się jedynie na Białorusi. Więźniowie, którzy zostali skazani na karę śmierci, są zabijani strzałem w tył głowy zaledwie po kilku minutach od momentu, w którym dowiadują się, że egzekucja zostanie wykonana. Wyroki wykonuje się w areszcie śledczym numer 1 w Mińsku, gdzie znajdują się też cele śmierci. Brytyjskie media donosiły, że dżihadyści z tak zwanego państwa islamskiego, okupującego tereny Iraku, w wyjątkowo brutalny sposób traktują podejrzewanych o szpiegostwo. W 2016 roku terroryści mieli zabić 25 mężczyzn poprzez zanurzenie ich w kwasie azotowym. Ten jest bezbarwną cieczą, która jest niezwykle żrąca dla ludzkiego organizmu. Używana przede wszystkim do czyszczenia maszyn przemysłowych i jako utleniacz do paliw. Ofiary dżihadystów miały zostać spuszczone do specjalnej beczki, w której znajdował się kwas. Skazani nie byli całkowicie zanurzeni, ale raczej zanurzeni w cieczy na tyle, aby rozpuścić ich narządy, powodując powolną, bolesną śmierć. Ukamieniowanie wraz z rozszarpaniem to najstarsze znane metody kary śmierci. Ta pierwsza polega na obrzucaniu skazanego kamieniami przez grupę ludzi uczestniczących w egzekucji. Kamienie są tu starannie dobierane. Nie mogą być one ani za duże, żeby egzekucja nie skończyła się zbyt szybko, ani za małe, aby zadawały odpowiednio duże rany. Ukamieniowanie ma grupowy charakter egzekucji, który chroni biorące w niej udział osoby przed zemstą ze strony krewnych kamieniowanego oraz przez niesławą wynikającą z udziału w krwawych obowiązkach, scedowanych później na kata. Obecnie kamieniowanie jest dopuszczane w krajach muzułmańskich, takich jak Iran, Somalia, Nigeria czy Arabia Saudyjska. Śmierć przez upadek z dużej wysokości to starożytna metoda egzekucji sięgająca VI wieku przed naszą erą. Ta prymitywna metoda śmierci pozostaje w użytku do dzisiaj. Przypuszcza się, że jeszcze w 2016 roku w Iranie stosowano ją jako karę za sodomię i homoseksualizm. Skazanych czasami zrzucano z urwiska, a czasami z dużej konstrukcji. Kara śmierci jest wykonywana w obecności rodziny skazanego, współwięźniów oraz prokuratorów. Inny wariant tej metody stosuje grupa ISIS, która spycha więźniów z wysokich budynków. W przypadku nieskuteczności skazanego dobija się kamieniami. Krzesło elektryczne kojarzy się ze Stanami Zjednoczonymi i jest jednym ze współczesnych symboli egzekucji. Wynalazek został stworzony przez pracowników Thomasa Edisona pod koniec XIX wieku, w chwili, kiedy świat zachwycał się metodami wykorzystywania energii elektrycznej. Skazaniec przytwierdzony do drewnianego krzesła traktowany jest prądem przemiennym w kilku cyklach w celu spowodowania śmiertelnego uszkodzenia narządów wewnętrznych. Po raz pierwszy wykorzystano ją w 1890 roku na mordercy Williamie Kemmlerze.
Ostatnia udokumentowana egzekucja miała miejsce 20 lutego w 2020 roku w Tennessee. Oprócz Stanów Zjednoczonych przez pewien czas wykorzystywana również na Filipinach. Czym i jak działa komora gazowa, nikomu nie trzeba tłumaczyć. Ta bowiem powszechnie kojarzona jest z Holokaustem i mordem milionów niewinnych istnień podczas II wojny światowej. W przypadku tradycyjnej egzekucji więźniowie są umieszczani w stalowej komorze, w której połączenie kwasu siarkowego, wody destylowanej i kryształów cyjanku sodu tworzy gaz, który pozbawia ich przytomności i wstrzymuje oddychanie. Ława przysięgłych wciąż nie wie, jakie jest doświadczenie dla więźnia, ponieważ proces ten nie pozwala na dokładny pomiar cierpienia. W 2004 roku pojawiły się informacje, że Korea Północna używa komór gazowych do przeprowadzania eksperymentów na całych rodzinach. W czasach zamierzchłych ścięcie było bardzo popularną formą egzekucji. W niektórych cywilizacjach przez długi czas uważano ją za litościwą czy też honorową. Taką śmiercią zginął Jan Chrzciciel, Święty Paweł czy król Francji Ludwik XVI. Do ścięcia używano przeróżnych broni i urządzeń, mieczy, toporów, a także gilotyny. Obecnie 5 krajów godzi się na egzekucje poprzez ścięcie. Wykonywane są w Arabii Saudyjskiej, Beninie, Iraku, Republice Kongo oraz Jemenie. Oprócz tego dosyć często tej metody zabijania używają różne grupy arabskich ekstremistów. Arabia Saudyjska jest prawdopodobnie największym współczesnym orędownikiem ścinania głów. W 2016 roku autorytarny reżim dokonał 47 egzekucji w ciągu zaledwie jednego dnia. Wykonanie kary śmierci poprzez spalanie żywcem jest znane od wieków. Kara ta była stosowana od starożytności przez średniowiecze aż do XIX wieku. Sposób wykonania kary polegał na przywiązaniu skazańca do słupa, ułożeniu stosu z drewna i podpaleniu go. Skazany najczęściej umierał na skutek zatrucia czadem. Obecnie spalenie wykonuje się na terenach okupowanych przez grupę terrorystyczną ISIS. W 2015 roku do internetu trafił film, który przedstawia jordańskiego pilota, Mudaha Al-Kasabeha, zamkniętego w klatce. Więzień, najwyraźniej oblany jakimś łatwopalnym płynem, zostaje następnie podpalony. Relacje świadków z rozdartych wojną Iraku i Syrii również wskazują, że ta praktyka jest wykonywana z dużą częstotliwością poza kamerą.